Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Ja cię widzę klasycznie, zapraszam oczywiście do wzięcia udziału w konkursie na piękne skiny na CSGO Skinsie. Wystarczy, że wpłacisz sobie z kodem CROXY, dajmy na to, wpłacasz sobie 5 dyszek i masz szansę wygrać każdego z tych skinów tutaj, m.in. oczywiście Bowie Knife, Brightwater, rękawiczki i wiele innych pięknych skinów, więc zapraszam oczywiście serdecznie do wpłacania z kodem CROXY. Jak oczywiście uda ci się wygrać, to po wpłacie od razu dostaniesz powiadomienie z takim prezentem i oznacza to oczywiście, że udało ci się wygrać skina. 4300 zł dzisiaj mam oczywiście w naszym balansie. No ostatnio coś nam nie poszło, ewidentnie polowanie na M4-4 Hole, dlatego dzisiaj trzeba no spróbować, że tak powiem, odbić to, co ostatnio straciliśmy i zaczynamy bitwą na 5 skrzyneczek ninja na trybie oczywiście Joker i zobaczymy oczywiście, czy taka bitwa będzie do wygrania. Instant już tutaj ktoś do nas dołączy, no i zaczynamy Good Knife'em za 1200 zł. No powiem tak, fantastyczne zaczęcie, najdroższy item w tej skrzyni to jest Bayonet Gamma Doppler Face 4, no my tutaj dwa otwarcie, dwa noże stary, no fantastyczne zaczęcie, do tego Uspeak, Kill Confirm za 250, no lepiej byś nie mogło, no tym bardziej, że mój oponent, no zobaczcie, no niecałą stówkę miał, tak, zobaczmy, ostatnie otwarcie, no tu się nic nie zmieni, na szczęście Bayonet mu nie poleci, no bo jakby poleciał, no to no, lekka kraksa by to była, ale mimo tak dobrego zaczęcia wychodzimy, no zaledwie niewielką tutaj sumkę na plus, więc ja bym tutaj spróbował jeszcze raz z tą skrzynią, no wydaje mi się, że tutaj faktycznie powinniśmy celować w tego Bayoneta Gamma Dopplera, który no, dałby nam tak naprawdę niepodważalny profit, bo no mówię, dostałem dwa noże, a to mimo wszystko nie wystarczyło, żeby jakoś super, mega, wow zarobić z tej bitwy, tak? Więc zobaczmy dalej. Przypomnę ci oczywiście o konkursie na skina, tak? Jak chcesz wygrać, no to sub dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz, na Discorda oczywiście dołącz, no i żyj kod CROXY na CSGO Skinsiak oczywiście. O! O to właśnie chodziło, stary! No i mamy to, 4 koła, Bayonet Gamma Doppler, Face 4, piękny nóż i patrz! Patrz, o to chodziło, dwa otwarcia i dwa bajonety. No powiem tak, no oddało nam za dwie bitwy chyba w tym momencie. No czegoś takiego to się nie spodziewałem, no fantastyczna tutaj metoda. No dwa bajonety Gamma Doppler, no powiem tak, no tutaj ewidentnie ta skrzynia, no zapadnie mi chyba w pamięć. No bo tak jak mówię, od dłuższego czasu staram się takie perełki znaleźć wśród właśnie tych tańszych skrzynek, więc zobaczmy jak będzie teraz ze skrzynią AWP. No ta skrzynia ninja, no naprawdę tutaj zrobiła na mnie wrażenie, tak? Dorzucimy jeszcze M4 case, do tych oczywiście AWP, no jak już tutaj idziemy w te skrzynki z broniami, no to nie będzie jeszcze skrzynia AK-47, 5200 zł, bitwa na 15 takich skrzynek, pierw AWP-ki, potem emeczki i kałaszki, najdroższy możliwy item w skrzyni AWP, no to podejrzewam, że jest to okej, jednak AWP oni Onitaji tylko. No powiem tak, spodziewałem się tu dealorki jakieś, albo co najmniej jakieś meduzy, no ale najdroższy item zaledwie za 1200 zł, no dobra, 200 wykosztuje taka jedna skrzynka, na trybie oczywiście Joker, M-ki najdroższa Print Stream, a kałaszki najdroższy Fire Serpent, no dobra, tego Fire Serpenta to się spodziewałem w tej skrzyni z kałachami, no ale tutaj te awówki trochę mnie zawiodły, jak mam być cztery, ale właśnie, no nie dokończyłem, kodzik CROXY, oczywiście lubisz się z nim zapisywać, klikasz tutaj magiczny zielony plusik, no i wpisujesz tutaj kodzik CROXY przez 2x, który daje ci oczywiście, no co ci daje, 10% więcej do każdej wpłaty, no i oczywiście możliwość wygrania pięknego skina wujka Kroko, no i możesz oczywiście doładować sobie za każdym razem i dostaniesz 10% więcej, tak? No i oczywiście jeszcze odnośnie tych konkursów, no to im większa wpłata, tym większa szansa na wygraną. No i oczywiście skrzynka na start za free dla nowych użytkowników, ale to chyba powtarzać nie muszę. Zobaczmy jak ta skrzynia z emeczką ostatnia zarzuci, no 30 zł, no to jest ewidentnie to, po co przyszliśmy, 5000, oj, tutaj kałachy sypnęły, powiem wam, Vulcan i Fuel Injector, no naprawdę mocne tutaj starcie, żeby potem spadły, no może niekoniecznie dwa syfy, no ten Black Laminate, coś tam warty, o, powiem tak, rozbijamy dzisiaj bank stary, dwa bajonety, Gamma Doppler i teraz jeszcze Fire Serpent ze skrzynki z AK-47, no powiem tak, naprawdę fantastyczny dzisiaj profit gotujemy, no zobaczcie, zaczynaliśmy z kwotą jakoś 4000, w tym momencie 13500 już na naszym koncie i powiem tak, no naprawdę fantastyczny odcinek się szykuje, zobaczmy skrzynkę właśnie tą, która tak naprawdę dała nam tyle zarobić, czyli ta skrzynka ninja, tylko no właśnie, gdzie ona tutaj jest, bo no jak dobrze wiecie,
rzadko co się skupią na takich tańszych skrzynkach. No chyba, że są to właśnie na tym trybie Joker te skrzynki, no to od kiedy ten tryb jest, no to faktycznie nawet te najtańsze skrzynki możemy zamienić w naprawdę super skrzynki, gdzie można super profit zrobić, tak? Jak między innymi oczywiście ta skrzynka pokazała dzisiaj. Tak samo te skrzynki, jedna eventowa, nawet dwie eventowe w sumie, pokazały, że naprawdę na tym trybie, no super idzie zarobić, jeżeli oczywiście mamy farta. Trzeba po prostu troszkę szczęścia. Gamma Doppler Phase, ciureczka, no znowu nam wypada. No było blisko tutaj Bayonetta, ale no niestety jest Avonitaji. To też nie będzie jakiś chyba mega duży minus, no 1000 zł, no spodziewałem się czegoś więcej. Lecimy dalej, może uda nam się jeszcze raz tego Bayonetta trafić. Chociaż no trafimy już dwa, to może troszkę za dużo tutaj, może wymagam po prostu za dużo. Ale zobaczmy, no jeszcze otwórzmy sobie parę otwarć. No już tutaj zjechaliśmy poniżej dyszki, więc no nie podoba mi się to. Jedno takie na farta, no i właśnie o to chodziło, no wuja krokowie, kiedy skrzyneczką dokręcić jeszcze. Wjeżdżamy w ametysty, na koniec taki skrzynek 4200 zł, bitewka oczywiście leci w tym momencie, wrzucamy bota i samo, no i zobaczymy jak nam pójdzie. Ale naprawdę, no to, że na tej bitwie tamtej z tymi skrzynkami ninja udało nam się dwa Bayonetta Gamma Doppler zdobyć, jeden po drugim, to tego się totalnie nie spodziewałem, tak? No miałem nadzieję, że chociaż jeden poleci, ale tam, no, aż dwa stary. Aż dwa poleciały i to otwarcie po otwarciu. Póki co, no tutaj ta bitwa też chyba wygrywana, ale zobaczmy, ostatnia skrzynia, jak to się zakończy, no jeszcze tutaj piękny Huntsman na koniec, więc mogę powiedzieć, o, tutaj nawet, że tak powiem, ta liczba nie pomogła tutaj moim przeciwnikowi. 7300, łącznie na naszym koncie 15 koła, no fantastyczny profit ugotowaliśmy dzisiaj.